Sponsorem relacji jest Bikeleszno oraz Motorex, oferujący akcesoria rowerowe, motocyklowe oraz serwis. Leszno, Leszczyńska 41. Wylot na Święciechowe. Sponsorem relacji jest Petrolawa, oferująca hurtową sprzedaż paliw. Początek no, nie był idealny, ale zapowiadało się w miarę dobrze. Myślę, że popełniliśmy gdzieś błąd w ustawieniu przełożeń. Myślę, że mieliśmy spore problemy dzisiaj z torem, który zachowywał się bardzo dziwnie. No i to nas czeka do poprawy, żeby to wszystko gdzieś tam sobie połatać. Mamy 2 tygodnie przerwy i bardzo dużo pracy. Zobaczymy tylko, czy zdążymy i czy się uda to wszystko zrobić. Próbowaliśmy od jakby samego początku dostosowywać się, zrobić wszystko, żeby być szybszym i no, gdzieś w danym momencie pogubiliśmy się. Były ciągłe po prostu równania. To równanie było przede wszystkim też przesunięte w innym tym i to mi się wydaje też tam trochę nam poprzestawiało. No i co? No i później kurde ten deszcz i no to już było generalnie po meczu i tak. Także no w tym deszczu, znaczy po deszczu już było ciężko o ściganie. Wszyscy widzieliśmy tylko start i tyle. Szkoda tam Jasona, bo jechał na drugiej pozycji i nie dowiózł. No bo ten tor był taki, że jak jechałeś z tyłu nic nie widziałeś i ciężko było cokolwiek zrobić. Było widać wcześniej jak na przykład Piotrek Pawlicki i no... Woryn zrzucali gogle, bo nic nie widzieli. No nie, już lepiej jest mieć uderzenia w oczy, niż w ogóle coś widzieć, no nie, niż w ogóle nic nie widzieć. Generalnie końcówka była deszczowa i mokra, błotna. No ale no co, przegraliśmy kolejny mecz. Teraz chyba trzeba po raz kolejny spróbować wyciągnąć wnioski, bo... Wyciągać wnioski to by było takie trochę chyba złe ułożenie zdania. Spróbujemy ponownie zrobić wszystko, by te sprzęty nasze jechały lepiej. Na pewno mamy arcytrudne wyzwanie, chyba najcięższe jakie mogło nam się przytrafić, tym bardziej, że
Z Lublina nie wyciągnęliśmy zbyt dużo po ostatnim meczu. Ale wierzę i wiem, że mamy drużynę na tyle dobrą, że jak się wszystko poukłada i trochę szczęścia dopisze, to jesteśmy w stanie na pewno mocno się postawić, a może i nawet wygrać. Ogólnie dwa razy przyjechałem czwarty, to zawsze gdzieś tam boli i się zbiera tą szprycę. Teoretycznie zawsze fajnie, nawet jeśli się przyjeżdża czwartym, żeby było wiadomo, dlaczego to jest. I faktycznie można wyciągnąć pozytyw, bo wiedziałem, dlaczego przyjeżdżałem czwarty i co tam ewentualnie trzeba zmienić w motocyklu, ale po prostu za długo to trwało. Nie zwalajmy na tor, na upały. Dla każdego były warunki te same. Wiadomo, że gdzieś tam, jak jeździsz na tym torze i piłujesz tyle godzin, jeździsz tych okrążeń dużo, masz jakąś tam bazę przełożeń, która ci tu najlepiej pasuje, odnosisz się do tych meczy, w których najlepiej jechałeś i zazwyczaj celujesz w te przełożenia. Przyjezdny przyjeżdża, zakłada to, co myśli, nie jeżdżąc tutaj i nieraz pokazywał żużel, że to się lepiej sprawdza. My w tym roku mamy problem sprzętowy, ogólnie wszyscy. No ja szukam też cały... Szukam. Ja nie będę mówił, że szukam, bo to już jest głupie aż, ale staram się robić wszystko z moim sprzętem, żeby to grało i może czasami już jest przekombinowanie tego wszystkiego, chęci są, ogólna dyspozycja jest dobra, ale no wyniku nie ma. Teoretycznie się wysuszał z wierzchu, ale bardzo dużo wody było wlane w ten tor i w trakcie zawodów zaczął po prostu puszczać ten tor, się rozklejać z zbyt wielkiej ilości wody, która była w niego wlana, no ale przy tych temperaturach nic innego nie można było zrobić. Gdybyśmy tej wody nie lali, to by się po prostu bardzo kurzyło i tym bardziej byłoby kiepskie widowisko. Wszyscy gdzieś tam na bieżąco analizują, co się dzieje na torze, a wedle mnie ten tor nie zmieniał się na tyle jak zawsze. On był bardzo powtarzalny całe zawody, oprócz tego deszczu, który potem spadł, ale było potrzeba mocy w motocyklu, no i wszyscy po prostu wzmacniali motocykle i tyle. Janek jak zwykle wrócił do formy, widać, że już ten bark go nie boli i naprawdę pięknie jechał. No ale to wszystko za mało, bo jeszcze trzeba większej części kolegów, żeby wygrywać mecz. Jest wszystko w porządku, więc bardzo się cieszę, ta przerwa, która była, dużo mi dała. Ja trochę też oglądam piłkę i Real Madryt w zeszłym roku nie powiedziałbym, że zdobędzie Ligę Mistrzów, więc sport pisze różne historie. Chyba każdy sportowiec na świecie ma w sobie dużo wiary i siły, by pozbierać swoje myśli i wierzyć w to, że się uda, więc tak my będziemy robić. Nie jest wybitnie mi pasującym, natomiast mamy drugą szansę jechać właśnie teraz do Lublina, więc mamy notatki zrobione z wcześniejszych zawodów, no i teraz będziemy wszystko odrabiać i próbować się przygotować na te zawody jak najlepiej w moim wykonaniu. Nie poddamy się i będziemy walczyć. No, to są ważne mecze, bardzo fajne, więc Unia Leszno z tego jest znana, że walczy do końca i tak będziemy robić.